Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście i dzisiaj chciałam się z Wami podzielić moimi pierwszymi wrażeniami i przemyśleniami po obejrzeniu filmu Brooklyn Zoo w reżyserii Krzysztofa Skonecznego. I na początku chciałam zwrócić uwagę na zwiastuny, ponieważ przyznaję, że zagrały decydującą rolę w tym, że ja naprawdę na ten film chciałam pójść. I że bardzo mnie on zaintrygował. Były bardzo oryginalne te zwiastuny, bo one nie przedstawiały tak stricte historii, nie zarysowywały nam fabuły, o czym będzie film, ale właśnie bardziej sprzedawały nam klimat, atmosferę, obraz i muzykę, które po prostu ten film reprezentują. I tak nostalgicznie mi się zrobiło oglądając te zwiastuny, bo przypomniały mi się czasy mojej dawniejszej, powiedzmy, młodości. Jakby ta młodość nadal trwa, ale przypomniał mi się po prostu taki okres w życiu. Takie powiedzmy, gdzie dużo spędzałam czasu na podwórku ze znajomymi w różnych środowiskach, gdzie chodziłam na jakieś imprezki, na takie rzeczy. Tak nostalgicznie mi się bardzo zrobiło i właśnie za ten zaprezentowany klimat ja się dałam złapać i dzięki temu poszłam na ten film. Zarysowując trochę fabułę, oczywiście bezspoilerowo, obserwujemy losy chłopaka imieniem Adam aka Kosa, który właśnie wkracza w dorosłość, ma takie ostatnie wakacje przed klasą maturalną, ma bardzo dużo znajomych i jego ogromną pasją jest jeżdżenie na desce, pochodzi z takiego środowiska skaterskiego i wiąże z tym ogromne marzenie, ma w planach wygrać taki konkurs jazdy na desce, który umożliwiłby mu wyjazd do LA. Jego znajomi mu kibicują i całe to środowisko skejterskie postrzega go trochę jak takiego lidera. Kosa wychowuje się bez rodziców, opiekuje się nim dziadek, w którego wciela się Jan Frycz. No i pewnego dnia w życiu Kosy można powiedzieć, że się tak wszystko obraca o 180 stopni, ponieważ w galerii handlowej na jakimś fast foodzie poznaje dziewczynę, Romkę imieniem Zora. I Zora pochodzi z zupełnie innego środowiska niż Kosa, można powiedzieć bardziej takiego surowego. Ma na pewno bardziej ograniczoną taką wolność niż Kosa, który jest taki zupełnie swawolny i beztroski, można powiedzieć. Zora ma mnóstwo zakazów, nakazów i już ma zaaranżowane małżeństwo w bardzo młodym wieku, czego bardzo nie chce, ale nie ma nic do powiedzenia. Zora jest też genialną śpiewaczką i tancerką, występuje w zespole. W każdym razie Kosa bardzo szybko się w niej zauracza, staje w jej obronie, oddaje jej bardzo cenną pamiątkę rodzinną, chce się z nią umówić, jest dla niej naprawdę bardzo miły, widać, że mu zależy. Także mamy tutaj zetknięcie się dwóch zauroczonych sobą osób pochodzących z dwóch różnych skrajnych środowisk i z góry wiadomo, że dla członków tych różnych środowisk jest to nieakceptowalne i praktycznie niemożliwe i że na pewno skończy się to jakąś tragedią, niepowodzeniem, fiaskiem. Ale mimo wszystko oni w to brną. Mamy tutaj jasne nawiązanie do Romea i Julii. I jeszcze jakby tego było mało, to w filmie dochodzi nam banda łysych gangsterów, którzy trzęsą ulicami Wrocławia, uważają się za nie wiadomo kogo, za jakichś królów ulicy, których racja jest najważniejsza i terroryzują i środowisko skaterów, i środowisko Romów. Ogólnie nad wszystkimi się znęcają i sieją zamęt. A ich takim charakterystycznym symbolem jest trójgłowy pies na skórzanej kurtce, które noszą. Opowiadając o moich wrażeniach, zacznę chyba od klimatu i obrazu w tym filmie, od atmosfery, bo naprawdę jest taka bardzo, można powiedzieć, nostalgiczna, autentyczna. Jest to taki właśnie trochę portret do przeszłości, bo mimo że akcja dzieje się we współczesności, to wydaje mi się, że każdy, kto obejrzy ten film, może się tak właśnie trochę przenieść do czasów swojej młodości, kiedy trochę życie miało inny smak, może było trochę bardziej beztroskie, może nie, ale zdecydowanie czuć taki, można powiedzieć, starszy klimat, kiedy wchodziło się właśnie w jakąś taką dojrzałość, kiedy zaczynało się czuć z taką pełną potęgą emocje, kiedy miało się swoje pierwsze zauroczenie, jakiś taki bunt, jakieś takie wewnętrzne rozterki. Na pewno z całą pewnością można powiedzieć, że reżyser bardzo dobrze pamięta, rozumie i czuje te czasy młodości, że za nimi tęskni, bo tą nostalgię czuć i ona się udziela. Mnie się też przypomniały jakieś tam moje starsze czasy młodości, tak jak mówiłam, u mnie to nadal trwa, ale przypomniało mi się właśnie ten okres, gdzie chodziłam na jakieś imprezki, gdzie wychodziłam ze znajomymi, spędzaliśmy mnóstwo czasu na zewnątrz, wyjeżdżałam na jakieś obozy, były różne ogniska i tak dalej. To wszystko mi się właśnie
przypomniało jakieś różne znajomości, także to się naprawdę udało. Do stworzenia tego klimatu na pewno przyczyniła się muzyka, ponieważ każdy utwór został starannie wyselekcjonowany i dobrany do scen na ekranie. Muzyka pełni bardzo ważną rolę w tym filmie, bo ona tak jak w teatrze i dramatach antycznych zapowiada to, co się będzie działo oraz prezentuje bohaterów, charakter grup społecznych, podkreśla to, co się dzieje. Muzyka jest tutaj takim komentatorem i mamy tutaj cały przekrój różnych gatunków muzyki, bo mamy punk rock, rap, niepowtarzalne starsze polskie utwory z charakterem oraz muzykę klasyczną i romską. Cała historia dla mnie była niezwykle ciekawa i bardzo oryginalna, mimo że już wcześniej oglądałam filmy przedstawiające dwójkę zakochanych z skrajnie różnych środowisk, to tutaj jednak było to jakoś takie naprawdę oryginalne, po prostu to było coś innego i naprawdę bardzo wciągające. Film bardzo wielowątkowy, ale nie miałam poczucia, że to jest, nie wiem, coś za dużo. Historia była podzielona na akty, tak jak w dramacie antycznym, co mi się bardzo spodobało. I też zapowiedzi tych kolejnych aktów były bardzo fajne, ale to musicie pójść, żeby się sami przekonać. Podobał mi się bardzo początek, który był bardzo taki teatralny, baśniowy. Narrator Zora opowiada tak, jakbyśmy właśnie zatapiali się w baśń, a w tle leci dla nas widzów egzotyczna romska muzyka. I w filmie nie brakuje takich scen baśniowych, fantastycznych i te sceny takie bardziej surrealistyczne naprawdę robią wrażenie. Historia właśnie zaczyna się i od takiej zapowiedzi, jak w teatrze, jak właśnie w dramacie, ale też jest połączona z przepowiednią i to wszystko się tak fajnie przeplata. Bardzo podobała mi się relacja Kosy i Zory na ekranie oraz ogólnie ich gra aktorska, Mateusza Okuły oraz Natalii Schmidt. Oni naprawdę świetnie przedstawili te swoje postacie, widać, że bardzo dobrze się w nich czują i bardzo dobrze te postacie rozumieją. Mateusz Okuła w prywatnym życiu jeździ bardzo dobrze na desce, zna to środowisko skaterskie, także tutaj naprawdę to było autentyczne i to bardzo dobrze też przeniósł na ekran. Natalia Schmidt w wywiadzie mówiła, że Zora to ja, także wydaje mi się, że jak się czuje, że ta postać to jesteś ty autentycznie, to jest o wiele też łatwiej przenieść to na ekran i jej to bardzo dobrze wyszło. Czuć między tymi bohaterami napięcie na ekranie, właśnie te wszystkie emocje. Oni super przedstawili złożoność tych postaci, problemy, z którymi się zmagają. I film opowiada nie tylko o relacji Kosy z Zorą, ale też i o relacji Kosy z dziadkiem, który go wychowuje. Mają super relacje, widać, że mogą na siebie liczyć, wzajemnie sobie pomagają. I ich relacje też ma górki i dołki, ale czuć tą miłość między nimi. I myślę, że wiele osób oglądając ten film niesamowicie się wzruszy i wspomni o swoich dziadkach. Sceny z dziadkiem Adama są świetne i mnie wiele razy tak wzruszyły i ścisnęły za serce. Moje ulubione sceny zdecydowanie to były sceny, jak Kosa z dziadkiem śpiewają w aucie oraz jak Kosa dostał prezent na 18. Podsumowując, film mi się naprawdę bardzo spodobał i nie spodziewałam się serio, że aż tak mi się spodoba. Podoba mi się to, że ten film naprawdę sprawił, że ja poczułam ten klimat takiego podwórka, tej nastoletniości, dorosłości. Bardzo podoba mi się to, że w końcu po prostu autentycznie młodzież została przedstawiona na ekranie, że ich kwestie są naturalne i niewymuszone, a nie takie sztuczne i wywołujące zażenowanie. Taki cringe po prostu, bo ja bardzo często się tak czułam oglądając filmy o młodzieży, jakieś takie poprzednie, już nie będę mówić z tytułów. Także tutaj naprawdę bardzo się cieszę, jak to zostało przedstawione i że ta relacja właśnie Kosy i Zory była rzeczywiście bardzo taka pełna emocji, napięcia, ale takiego bardzo naturalnego. Tutaj nic moim zdaniem nie było sztucznego. Podobało mi się to, że historia była naprawdę taka wielowątkowa. Ja bardzo podziwiam za te wszystkie wątki, że tam się tyle działo, ale właśnie nie miałam takiego odczucia, że film jest jakiś przyciągnięty, czy że przytłaczający, że to za dużo. Właśnie nie miałam tak. Uważam, że po prostu wszystko tutaj idealnie zagrało, że było wystarczająco. Może niektórych ten film przytłoczy, że było za dużo, dla mnie nie, ja nie miałam takiego odczucia. Także ja ogólnie bardzo polecam, historia bardzo ciekawa, uważam, że też bardzo ciekawy koncept. Też na przedstawienie takiego środowiska Romów, w ogóle na to nawiązanie do takiej tragedii antycznej, też trochę do takiej baśniowości. No, bardzo mi się ten film spodobał i polecam, żeby pójść do kina. Dajcie koniecznie znać, czy wy się na ten film wybieracie, a jak już obejrzeliście, to koniecznie podzielicie się swoją opinią. Możecie też napisać, na co się wybieracie do kina w najbliższych miesiącach. I widzimy się do kolejnej recenzji. Cześć!